Cześć, witajcie w pierwszym odcinku serii Jak wybrać. Pan Łącznik ma dla Ciebie wkręty, łączniki, akcesoria dla cieśli i dekarzy, elektronarzędzia Milwaukee, narzędzia Tier, produkty Sodal. Te rzeczy i wiele więcej dostępne na panłącznik.pl. Wybór odpowiednich wkrętów ma kluczowe znaczenie przy budowie domu. Jak wybrać odpowiednie wkręty? Zaraz poznacie odpowiedź. Wkręty ciesielskie to nie tylko elementy łączące. To fundament, na którym spoczywa stabilność każdej konstrukcji. Ich wybór ma kluczowe znaczenie. Odpowiednio dobrane wkręty zapewniają nie tylko trwałość, ale również bezpieczeństwo projektu. Dlatego dokładność w ich wyborze jest tak ważna. Wkręty mają wiele rodzajów gniazd. Najpopularniejsze to Torx, PZ i PH. Torx może przenosić wyższy moment obrotowy i nie potrzebuje tak dużego nacisku, jak potocznie mówiąc krzyżak. Gniazda PZ i PH mają drobną różnicę, o której większość ludzi zapomina, co może doprowadzić do szybkiego wytarcia się gniazda we wkręcie lub szybkiego zużycia bitów. Wkręty ciesielskie wykorzystywane w pracach konstrukcyjnych mają zazwyczaj średnicę 6, 8 lub 10 mm. W sytuacjach montażu podbitki czy deskowania wkręty mogą posiadać mniejszą średnicę, ponieważ utrzymują mniejszy ciężar. Im większa średnica, tym mocniejsza siła łączenia. Na początku musisz ocenić grubość drewna, które będziesz łączyć. Najlepiej jest użyć zwykłej miarki. Od tego zależy, czy połączenie będzie solidne i czy nie uszkodzisz drewna. Pamiętaj, żeby odpowiednio dobrać moment obrotowy wkrętarki. Zbyt mocne dokręcenie wciągnie łeb wkręta w miękki materiał. Zbyt długi wkręt z kolei może przejść na wylot. Po drugie, wkręty powinny być wystarczająco długie, aby przenikać przez wszystkie warstwy drewna. Zalecana długość to około 2/3 grubości drewna. Rodzaj drewna, z którego wykonywane są elementy, też wpływa na dobór rozmiaru. Miękkie drewno, takie jak sosna, potrzebuje dłuższych wkrętów niż twarde drewno, takie jak dąb czy buk. Można przyjąć, że miękkie drewno potrzebuje o około 0,5 cm dłuższe wkręty. Przy łączeniu różnych materiałów musisz pamiętać o ich grubości. Wkręty powinny być wystarczająco długie, żeby przebić się przez wszystkie warstwy materiału, ale nie przebić się na wylot. Talerzowy czy stożkowy? Już odpowiadam. Rodzaj łba również ma duże znaczenie. Łeb stożkowy zapewnia idealne dopasowanie wkręta do powierzchni. To dobre rozwiązanie tam, gdzie potrzebna jest gładka powierzchnia, jak przy montażu kontrolat czy w deskowaniach. Z kolei kształt talerzowy zapewnia lepsze przyleganie do skręcanych elementów i umożliwia ich mocowanie z wyższą siłą, bo może być dokręcany z większym naciskiem. Wkręty talerzowe lepiej sprawdzą się również przy miękkich materiałach. Talerz oprze się na materiale przez rozłożoną siłę nacisku. W naszym sklepie panłącznik.pl możecie znaleźć wkręty do drewna różnych rodzajów, od talerzowych, stożkowych, aż po tarasowe. Talerzowe od średnicy 5 do 10 mm i długości od 40 aż do 400 mm. Stożkowe od średnicy 3 do 8 mm i długości od 30 do 300 mm. Tarasowe od średnicy 4 do 5 mm i długości od 30 do 80 mm. Posiadamy również wkręty do łączników do poziomowania ład z pełnym gwintem i łbem walcowym. Jeśli nie wiesz, jakich wkrętów użyć do swojego projektu, zadzwoń lub napisz do nas. Pomożemy Ci. Jeśli uważasz ten film za pomocny, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Odwdzięczymy się.